Kochani, kochane, witam was na moim kanale Co ja patrzę? Ja jestem Kuba, niezmiennie, a dziś wracamy na podlaskie wsi. Co się dalej wydarzy, to za chwilę się okaże. Natomiast ja się cieszę, ponieważ przed chwilą skończyłem nagrywać Kuchenne Rewolucje i potrzebuję czegoś takiego. Potrzebuję od tego odsapnąć. Natomiast jeśli jeszcze nie widzieliście reakcji na Kuchenne Rewolucje u mnie, to koniecznie zapraszam. Ja tylko przypomnę możliwości podstawienia mi. Może być sok, kawa, co tam chcecie. Przypominam również o możliwości wspierania mnie bezpośrednio tutaj na YouTubie. Linki wszystkie jak zwykle w opisie i w komentarzu. Pamiętamy również, że na moim kanale reklamy oglądamy, żadnych nie pomijamy, wszyscy razem. A już nie przedłużam i co? I jak zwykle lecimy z tym koksem. Wracamy na podlaskie wsie chyba. Wsi, wsie, cokolwiek. Odcinek trzeci. I oczywiście, moi drodzy, moje drogie, klasycznie szmata na kolano udo. Trochę pudru róż na ryj. Ale syf. Jasiu. A cześć! Tak, a co ty tak sprzątasz z samego rana? Dawno cię mnie nie było. Chyba będzie randka, tak? Z tego co pamiętam, ma być tutaj Poznanie, ma być rendezvous. Kawaler następny przyjeżdża. No. Jak się nazywa? Stasio. Stasio, no Stasio, Stasio już był poruszony w poprzednim chyba odcinku, z tego co pamiętam, więc czy to będzie ten? Zatnił mnie same Stasie jakoś. A to kolejny Stasio, Boże Święty. A miotłę masz drugą? No tak chcesz, to tu, to zamiata, tak. ja pójdę tam co innego. No i słuchajcie, taka przyjaźń, po prostu, taka przyjaźń to jest to. Że jesteś dobrą gospodynią. Porantkujemy, zobaczymy. I skąd ty go zapoznałaś, powiedz? A, jak zwykle, z tej mojej gazety. No naprawdę, że to w ogóle jeszcze funkcjonuje, dla mnie to jest tak po prostu zadziwiające, wiecie, w czasach Tinderów i innych rzeczy, no to po prostu naprawdę niesamowite. Nie wiem, może ja tak spróbuję. Zima idzie, chłop by się przydał na, no tak, na zimę. No wiadomo, słuchajcie, jakiś grzejnik, jakiś ten termofor. Może być też chłop. Ja popieram w 100%. Na zimę. A na wiosnę to już wiecie. Jak tam już przymrozki puszczą, to piec upalić. Tereska, nogi grzać. Nie widziałam pana Stasia. Nie wiem, jak wygląda. No i tak już główka pracuje. To jest ciekawy element właśnie, no bo teraz wiecie, no bez zdjęcia to się spotkać, to tak się gdzie tam, jak, no jak to? Nie da rady. A tutaj pełne zaskoczenie. Wysoki, niski, gruby, łysy. Motylki w brzuchu, jeszcze siedźcie spokojnie. I outfit Jasia przeodziała, no kurźwa, naprawdę jest styl. Podłogę umyję. Podłogę umyjemy, coś tam zrobimy, chodź. I będę patrzeć, sama się stroić. Dobra. Nie ma dzisiaj idealnego świata. Co los przyniesie, to trzeba z pokorą wziąć. No dobra, może okej, okay, natomiast nie bierzmy też czegokolwiek, tak? Można iść na pewne kompromisy we wszystkim. Ale kompromisy mają też swoje granice. Ja już jestem w takim wieku, że już nie mogę przebierać. O, już, bez przesady, bez przesady. Może pojedziemy tam na ten ogród ziołowy, co u nas jest, ten botaniczny. To najlepsze miejsce. Tam, Jasiu, i domek można wynająć. Dwuosobowy, no jak to jednoosobowy? A to ty mówisz, że ta by była taka randka... ze śniadaniem. Kolację ze śniadaniem. Oczywiście, razem. Oczywiście, że tak. No, jeżeli do tego dojdzie, to czemu nie? Ja tam uważam, że wszystko dla ludzi. Jeśli taki ma być początek czegoś pięknego, róbmy to. Róbmy to! Najważniejsze dla mnie jest, no żeby przyjechał parę razy, zobaczył, czy on tutaj chce ze mną zamieszkać. No tak, bo tutaj Jasia chce znaleźć kogoś, kto się wprowadzi jakby do niej, na jej gospodarstwo. Więc no, dobrze by było, gdyby to jednak zgranie jakieś nawet na niezłym poziomie było. Na spotkanie to musi taką, wiesz, łagodną sukienkę wybrać. Gdzie tam? Idźmy na całość. Jednolitą. Łagodna. Ta jest łagodna. Nie. Ty jednolitą, tak ładnie wyglądasz, takiej tej niebieska. Nigdy nie jest za późno na miłość. 100%. Po prostu 100% zgody. Nigdy nie jest za późno. Jeszcze wyjdę za mąż. Jeszcze będzie wesele. Ale zajebisty but. Zajebisty but.
No i co, czekamy na szefową. Będziemy robili chyba. Będzie słupki rozkładał, co? Będę. No. No, parę sprzętów. Elegancko. Czy z tego będzie coś? Z tej znajomości nowej? Można? Wsio można, tylko ostrożne. Sąsiad jest z lasu, z kolonii, z wioski obok. Zjawił się jak grom z jasnego nieba, albo jak błogosławieństwo, bo jest tu od 2 tygodni. Także całkiem nowa osoba na terenie. Niespodzianka. Wiesz, ile to jest roboty? Daj, ale nie tu, kurczę. No ja tylko próbuję, spokojnie. Daj tylko mi zobaczyć, czy to się da coś z tym zrobić. Wszystko się da, tylko ziemia twarda. Ogrodzenie robię po to, żeby mieć już z głowy problem koni, które wychodzą na spacer gdzieś tam. No to działamy. Działamy? No działamy. No ale to dobra. To najpierw chyba trzeba zobaczyć, wiesz, w którym miejscu już, jak daleko od... Stąd do końca tam. To trzeba by było sznurek przeciągnąć. Układ z sąsiadem generalnie jest taki, że no, on mi pomoże, ja mu pomogę coś tam, bo on ma warunki w domu niewyremontowanym, takie jakie ma, także jakoś tam się dogadamy na pewno. Chodzi o to, żeby go nakarmić dobrze. Okej, prosty układ. Zdaje się, że nie ma jak za bardzo gotować. No to zaczniemy może tak z 20 cm od kołeczka. No to dawaj. Będzie dokładniej, to będzie lepiej, ładniej. Późno, jak dobrze stanąć, patrzeć, jak ktoś robi. Wiesz, i nie robić. No właśnie, no i tak jest właśnie, jakby jest się z kimś. Można na kimś polegać, to nieraz można nie robić. To może jednak to serce skruszeje trochę, pęknie ta zbroja na nim, na nie założona. Jaka o, mama, jak dobrze! Jaka mama cwana? Cwana. Mhm. Ja cały czas robię. Sąsiad musi się napracować. To nierealne ten płot postawić szybko. No jak tam jest, ile tam było tego? 100 tych bali? No kurde, no to przecież jest masa roboty. No to będzie nie szybko. Ja się na dziurkach i na wierceniu nie znam. O. Na wierceniu też się ja nie znam. Nie znasz się? Ja też się nie znam, ale widzisz. Widzi. Szukałam jakiegoś pracownika, kogoś chętnego do wkopania słupków. Nawinął się akurat sąsiad, przypadków w życiu nie ma, tak miało być i wszystko jest bardzo dobrze i na dobrej drodze. Brzmi to, jakby było to coś więcej zdecydowanie, jakby była ta droga... Tylko, jakby ta droga była czymś więcej tylko niż wbijaniem słupków. Zadzimy to. Ale jest ciężki ten kołek. Uważaj. Szefowa sobie rączki założyła. No a co? I się patrzy. A co mam robić? Wreszcie mogę popatrzeć, jak ktoś pracuje, a ja sobie stoję, ale fajnie. No, na taką długość to może być, bo mówię, tu siatka taka leśna, wysoka pójdzie i tyle. Leśne to chyba ze 2 metry mają, co? 1,80 m. No i akurat. No. No, ja się urobiłem, można na dzisiaj fajran zrobić. To po jednej dziurze, no już, na pewno. Jedna dziura, dziennie, 100 dni nam wychodzi. Dawaj następną. Lwice nie potrzebują barana, którego mogą zeżreć, tylko potrzebują drugiego lwa, który by z nimi polował. Więc nie wiem, czy się taki urodził w ogóle, bo to chyba nie ma takiego. Z góry założenie, że nie ma takiego, okej. Okay. Trochę już brak wiary. A może jednak jest? Może to on? Dobra, ja idę, bo zaraz majster ma przyjechać do obejrzenia domu tego, do remontu. Z Witkiem jeszcze pokopiemy. To kopcie, dobra. To ja idę na razie. Jak coś, to odwiedzę cię na szklankę wody. No dobrze, zapraszam. Dobra. Co tu robisz tej? No jaja sobie robię. No widzę. I na boczku jeszcze? No, a na czym? No raczej. No Jacek, tej w całej chacie czuć. Jak to się mówi, jaja jajom pomagają. No. Dobre. Ale to mamy tej do pani dietetyk jechać, ale dieta, dobrze, to jeszcze coś, dzisiaj. A ty kurde boczki? I jeszcze na oleju smażyłeś? Wszystko dla ludzi.
Tylko z umiarem. A na czym się smaży? No przecież boczek sam w sobie jest tłusty. To taki jakby chudy jakiś gdzieś tam. Z chudej świnki. Z chudej świni. Mieliśmy umowę, że będziemy razem, tak? Mieć dietę i tak dalej, się wspierać. No. No to mamy vibe kanapowczy. Nie. O, ale zapach smażonego boczku to jakoś wspierająco nie działa w diecie. Mieliśmy razem, żeby mi było łatwiej gotować i w ogóle łatwiej we dwójkę wytrwać jak się ten. No łatwiej, natomiast też narzucanie drugiej osobie tej diety. Natomiast jeżeli sobie to ustalili, no to fajnie by było, gdyby się tego on trzymał. A tak to pokusa, pokusa i co zrobisz, no? I tak mieliśmy zacząć, a ty tak zaczynasz, że no ja od jutra do szkoły, zaczynamy. A ty tu kurde cichaczem boczku nasmażyłeś? Na całą chatę, że czuć? Mogę zjeść jeszcze ostatni raz, czy nie mogę? Możesz. Dziękuję. To mi ostatnie wieczerze? Kusi, nie? Bo to jest smaczne, to jest fajne, taka jajecznica na boczku, jeszcze szczypiorkiem posypać w ogóle lux malina, palce lizać. Potrafi się od tego powstrzymać. Nie widzę potrzeby takiej, jeżeli zabrzmie jak z kanapowczyni, naprawdę z reakcji jak na kanapowczynie. Jeżeli jest to w bilansie redukcyjnym, w ilości kalorii na diecie, na redukcji, to czemu nie? Ale wiadomo, że w jakiś sposób tam motywacja moja spada. To twój ostatni taki posiłek, wiesz. Ostatnie wieczerze, ostatnie śniadanie, drugie śniadanie. To ten, wiesz, jak ostatni papieros. O, to też. A i już nie, i już później obiad i wszystko będziesz jadł normalnie ten, dietetyczny. Królik jestem, że mam to później tam warzywa jeść. Nie, możesz jeść mięso, ale to chude mięso, chude boczki, a wiesz, dobrze, a nie, tłuste, smażone na oleju i w ogóle. Bo on jest bardzo tłusty, więc generalnie nie trzeba dodawać oleju już. Można po prostu na małym ogniu, potem troszkę zwiększyć, wysmażyć z tego boczku tłuszcz i zrobić po prostu na tym. Nie trzeba dowalać jeszcze oleju do tego. Taka rada. A la rodem z kanapowców, kanapowczyń. Weź ty spokój. Pojedziemy do pani. Pani powie nam, co zrobić, jak zacząć i tak zaczniemy. No to ja ci powiem bez pani, że zacząć można było bez boczku. Nie mogłeś normalnej jajecznicy. Ja wiem, to jest jajecznicy. Jak ty powiesz, to ważne, ale jak pani powie, to... To ważniejsze. Ważniejsze. Nie wiem, czy chciała to usłyszeć. W ogóle to się ogarniaj, bo która jest godzina? Dobrze, zjem się. A ty se usz te Baltazara, zrobiłeś. No ale jak ty mnie dogadujesz, wpędzasz w poczucie winy, to jak mam jeść? Tak, będę stała tu i będę patrzyła na ciebie, jak jesz. Żeby ci poczucie winy rosło. I co, to mniej kalorii będzie miała? Może się zestresujesz i wiesz, może mniej się wchłania albo co? Albo szybciej się spali od stresu, nie wiem. I pierwsze pani się przyznasz, co ty dzisiaj zjadłeś? Chodziliśmy wcześniej do dietetyka, ale jakoś tak po prostu to się rozmyło. Dietetyk był w Białymstoku, więc ciężko było nam dojeżdżać, bo to jednak oprócz samej wizyty potrzeba było czasu na dojazd, na powrót, plus jakieś ewentualne zakupy. To tak po prostu, wiadomo, motywacja z każdym dniem coraz słabsza i tak to się jakoś rozmyło. Ja idę się zbierać, tak? I ty kończy się też zbierać to i lecimy. Ja zjem szybko, no to biegiem podbryśnie. Się przybieraj. Dobrze, biegiem, no to i idziesz. Nie krzycz, znowu krzyczysz na mnie. Tak, i jeszcze się zaczniesz jąkać, się zamkniesz w sobie. Ja i bez tego się jąkam. No, biedaku ty. Dobra, czekam na ciebie, tylko minuta 8, żebyśmy się... 5 minut. 3. Kwiaty są. A dzień dobry, Stasiu. Dzień dobry, witam cię, pozwolę, że wyjdę. Ach, jeszcze, może być i tak. Jeszcze raz. Proszę bardzo, dajcie w to. A dziękuję ci, Jeszcze momencik, bo jeszcze... A? To jak to się mówi, z pustą ręką nie przyjechałeś. Coś o, na, jeszcze na słodko. Na słodko, no. Na słodko, o. Moje motyle jeszcze śpią, jeszcze się nie zbudziły. Jeden może fiknął koziołka na wjazd Stasia. Usiądź sobie, ja zaraz przyniosę to, co trzeba. Na tej ławce. Wszystko jedno, chcesz. Wszystko jedno. No. Zaniosę tylko telefon do domu, bo mi nie potrzebny. Dziękuję bardzo. No chodź, poznamy się. No chodź tutaj, Babi. Piesek nie chce podejść? Co? Tu jest nie tak.
Och, bardzo dziękuję. Jak tam, Stasiuńku, się jechało, co? No dobrze, dobrze nawet, dziękuję. Kwiatuszki zaraz trzeba do wody schować, nie? No koniecznie, żeby nie zemdlały. Nie chciał do mnie podejść. A jak się wami? Maksio. Maks, no chodź no tu. Maksio. No chodź, no chodź. A, ktoś nieznajomy, a, pierwszy to, raz. To za spotkanie, tak? Aha, kompotem, kompotem. W razie tak. No. A co będzie potem? A duży z ciebie chłopiec, Stasiu. Jaki? Duży. Troszkę. Duży, no, kawał chłopa, ta. Jaki chłop każdy widzi. Takiego magicznego sposobu nie ma, żeby faceta przyciągnąć do siebie. Każda kobieta ma w sobie niby takie coś, ale nie każdy mężczyzna to dostrzega. Tutaj widzę jakiś skansen, co to jest? A to u mnie to tak jest, to cię oprowadzę. To fajnie. No. Nasze się ładne rozłożenie tu. Taki... To jeszcze też moje z tyłu. Też? Też ojej, moje, ojej, jaka ale... ty bogata jest. Bogata? Nie wspomnę o 10 działkach, co jeszcze mam. Tak? No, jakoś tam leci. Ta jestem taka skromna. Nie ma idealnych kawalerów, tak jak nie ma idealnych kobiet. Każdemu coś nie pasuje. Nie ma idealnych ludzi, tak? No przecież to wiadomo, no. Jak nie to, to na wszystko nie wybierzesz. Może by gdzieś tam wyruszyli na jakąś wycieczkę. A no proszę nie. bardzo. Jak się nie boisz mnie do samochodu wziąć? Nie. Co? Nie. No, ale na swoje ryzyko. Bo ja bardzo kochliwa, wiesz? Jak tylko widzę drzewa... To i zaraz mnie takie głupie myśli przychodzą do głowy. No lera, co to by było? Co to będzie? To się... Ale fantazja. Jechać tam, gdzie nie ma drzew, nie? Chyba tak. To chodźcie, oprowadzę. No to dobrze. Żebyś wiedział, gdzieś przyjechał. Wiesz, do czego to służy? A pewnie, że wiem. Tu się głowę wkładali i go zaciskali. A tu ręce? A, tu szyja była. Nie do wiary. No, ostatnio wnuk mnie zamyka, bo to są damskie dyby. A, to kobiety? To kobiety to ja się zamyka, się to za zdradę się ich tu zamyka. Ale mnie tam nie wsadzisz, nie? Chyba na nie? Pierwszy dzień nie, na pierwszy dzień nie. A potem? Słuchajcie, każdy ma jakiś fetysz. Dopiero podpadnę. Siano jest? Nie ma siana. A czemu się pitasz o siano? Ojej, no jak ja lubię spać na sianiach, tak deszczyk pada. Tylko w workach dla kur. Ja też uwielbiam w ogóle jak jest burza. Ja lubię w ogóle burzę. Jak jest i jak pada i sobie tak słuchać. Bardzo to lubię. Patrz, jakie fajne. No właśnie zauważyłem tam, jak jechałem z tamtej strony. Kurczę, myślałem, że to prawdziwe są. No zobacz ty. A ta para, to twoje młode lata? Mają się ku sobie. No, jak my. Cholera, nie. Mamy, tak? A już za rączkę szybko leci. Nie? Chciałbym się mieć, mnie chłop potrzebny. No pewnie, no. Co tam kobieta no. bez chłopa, albo odwrotnie. A jak będziesz niegrzeczny... O co? To cię tu postawię. Ale co to? Gdzie po głowie mi je? Dupę! Nie wiem gdzie. A ciekawe, kto będzie broił, czy głowa, czy dupa. A za zdradę nie ma. Zależy jeszcze, która głowa? Nie ma za zdradę. To w naszym wieku to już zdrada nie grozi. Nie grozi. Już nie grozi zdrada, tak. Ja nie wiem, czy sąsiedzi wiedzą, że ja tak się spotykam. To tutaj nie jest tak nagminnie, jak było ich może trzech. Wjechali samochodem, wyjechali. Wezmę Stasiu sweterek, może być zimno. Taki ogród botaniczny ci pokażę. I co tam jest? No, takie rośliny egzotyczne. Może jakieś drzewa też? A? Co u nas tak na co dzień nie ma. To ładne, to musi być. Ładne, takie inne. To wycofaj, a ja zamknę bramę i wsiądę. Tak może też być. Ludzie myślą, że to rodzina moja przyjeżdża. Ja się nie chwalę takimi randkami. Nie ma się co chwalić. Przyjedzie facet, obejrzy babę i nie pasuje i wyjeżdża. To co się będę chwalić, że jakiś był? No teraz się chyba wszyscy dowiedzieli.
Dzień dobry. Dzień dobry. Byliśmy dzisiaj umówieni na wizytę? No tak, zapraszam. Także tak, to jest ten dom. Tak, i co tu robimy? No na początku z zewnątrz, no to podejrzewam, że trzeba będzie przybudówkę, ten ganek rozebrać, bo ja bym chciała dach wyciągnąć, wie pan, tam pokoje zrobić na górze. To zapraszam do środka w takim razie. Okej. Dom stoi tak, jak został postawiony pod koniec lat 50. z tego, co ja wiem. Także to jest obecna kuchnia, którą ja będę chciała przerobić na jadalnię. Mhm. Czy taki pokój do siedzenia. Generalnie wszystkie ściany działowe zejdą, oprócz tamtego pomieszczenia. Czyli ale powiększamy po prostu obszar. Tak, otwarta przestrzeń. Fajny piec bardzo, fajny piec. Docelowo to jest mój dom na przyszłość, docelowo to jest taki dom rodzinny. No, patrzymy pani jakieś jeszcze zabytkowe rzeczy. A to nie zabytkowe, to jest prasa do sera i to jest całkiem nowoczesna, że tak powiem. Generalnie mam stado kóz wysokomlecznych. Miałam nawet sklepy w Warszawie, obsługiwałam, bo sprzedawałam do sklepów. Było tak, no, sery kozie, bardzo dobre. Wszyscy chwalili, bo moje kozy nie mają powonienia, że tak powiem. Nie zgadłby pan, że to jest ser od kozy czy mleko od kozy, bo to nie śmierdzi. Naturalnie karmione. Tak jest. Nie, rasa taka. Kozły nawet nie śmierdzą w czasie rui. Teraz dwa kozły stoją w oborze i w ogóle nie ma nic zapachu. W przyszłym roku myślę, że z serami wystartuję od wiosny. Także zapraszam dalej. Tutaj to już będzie większa robota. Trzeba będzie zrobić schody na górę. Tak mniej więcej chyba stąd i tam nad te drzwi. Tutaj patrzę z umiłowanie też, jak się mi do jazdy konnej. No tak, ja całe życie z końmi generalnie. Jeździłam 20 parę lat na koniach wyścigowych. Czyli jockey. Jockey to jak wygra 100 gonitw. Także mnie to tam bardzo daleko do tego było. Tylko, że siadł western do gonitw, tak nie bardzo. No to wyścigowe, takie robocze, nie? A to westernowe, to jest moje w tej chwili, to jeśli jeżdżę, to w czymś takim jeżdżę. Kilometrów najeżdżone na grzbiecie końskim. Oj tak, i kręgosłup odczuwa do tej pory. No, cały czas w pozycji, w półprzysiadzie. Nie, od upadków. Ja na grzeczne konie nie siadałam. To patrzy pani jeszcze i też zajmowała jakieś swoje pozycje podczas wyścigów? A to nie, to moje konie w Anglii zdobyły nagrody na wystawach. To głównie ogiera. Parę wystaw żeśmy zaliczyli i tyle. A pan skąd wie tyle o koniach? No, rodzice hodują konie, sam się uczyłem w szkole w Supraślu. No super. W technikum hodowcy koni. No, że życie różne scenariusze pisze, no to... Bardzo ciekawe. Człowiek się przebranżowił się troszeczkę. Budowlaniec zyskał tym, że jest koniarzem, no na pewno to jest jakaś wspólna płaszczyzna. Zdecydowanie preferuję takiego budowlańca niż jakiegoś niekoniarza. Kolejna opcja się pojawiła. Także tak, już pan wszystko wie? Tak. I tak naprawdę na początku zacząłbym od wymiany poszycia i zrobienia porządku tutaj, a dopiero później zajął się tym, co jest w środku. No myślę, że na wiosnę moglibyśmy zacząć już wchodzić z rozbiórką całego połaci. Słuchajcie, tu się kroi konkurencja. Dzień dobry. Pan od wykończeń? No, od remontu. A ja tylko się napić wody. Zaraz przychodzę. Tom, moja i zaraz tu będę. To jak to finansowo będzie wyglądało mniej więcej? Drogo. To ja wiem, że drogo. No, myślę, że zaczęlibyśmy po prostu rozbili to na etapy. Żeby też ktoś się nie odczuła tego pani obciążenia mocno finansowego. To mniej więcej tak w jakiej kwocie byśmy się zamknęli? No, myślę, że z całą, z przeróbkami, ze wszystkim około 100 tysięcy powinniśmy się wyrobić. A remont domu chcę sfinansować z koźląt, które mam zamówione na eksport. 4 ziebaki mi się urodzą, także na pewno 2 sprzedam. Wrócę do RHD, czyli Rolniczego Handlu Detalicznego, czyli sprzedaż serów, mleka. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry. Pani Magdo, zapraszam. Tak, dzień dobry, panie Jacku. Miło mi, zapraszam, siadajcie. Zaczniemy od samego badania składu ciała, czyli zobaczymy, jak te proporcje ciała się mają. I zapraszam. Pięty mają trafić na kropki z tyłu. Tak, mogę dokładnie podglądać, patrzeć? Mogę. Nie, nie możesz. Mogę, nawet wskazane. I tak chwileczkę odczekać, tak? Niech się mierzy. Motorem napędowym, jeżeli chodzi o zmiany, to jestem raczej ja, bo ja mam
milion różnych pomysłów w głowie, z których Jacek tam stara się mnie czasami bardzo tam wyleczyć i nie pozwala mi ich realizować. Dobrze, panie Jacku, czyli zapraszam na wagę, pięty na kropeczki. Może zostanę skarcony za swoje nawyki, za styl życia, za jakieś przyzwyczajenia. Ale Jacek wygląda, jakby był w dobrej formie, no. Tak mi się wydaje, że jest. Tak przynajmniej wizualnie. Niezdrowe jedzenie, ale z drugiej strony też mam nadzieję, że to w jakiś sposób też poprawi moje samopoczucie. Pani Magdo, jeżeli chodzi o nawodnienie, widać, że ono przekracza normę. Zawsze to taki sygnał alarmowy. Wydaje nam się, że jesteśmy dobrze nawodnieni, a ciało trzyma wodę, jeżeli dostaje jej za mało. No i dochodzimy do punktu, który najmniej lubiany jest, zwłaszcza przez kobiety, czyli tkanka tłuszczowa. No tu widzę, jakiś błąd się wydarzył. No, tak. Ewidentnie tak, coś tu trzeba poprawić. Tak, zgadzam się z panią. Powinno jej być maksymalnie 18,7 do 19 kg, mamy 37,4, także no troszkę za dużo, pani Magdo. To jest norma dla anorektyków. Punkt, z którym my mamy pracować. Ja się czuję sama ze sobą w mojej skórze bardzo dobrze. A, czyli jeżeli nawet pani dojdzie do 80 kg, to już zahacza pani o normy. Ja uważam, że teraz jest idealnie. Tak jak pod Paryżem jest wzorzec kilograma, to tak samo Magdę powinni też umieścić jako wzorzec kobiecości. Ja rozumiem, że ona mu się podoba i tak dalej, ale chodzi tutaj też nie o... Ale to nie chodzi tylko o wizualny aspekt, ale też o zdrowie. Ja myślę, że on coś chce, wie pani? Bardzo możliwe, ale to już wy później. Mam jakieś fragmenty ciała, które podobają mi się mniej niż bardziej, czy ewentualnie trochę mogłabym je zmienić, ale raczej akceptuję siebie, podobam się sobie i uważam, że to ktoś ma problem, jeśli mu się nie podoba. Panie Jacku, z kolei pana wyniki, jeżeli chodzi... No ale z jakiegoś powodu jednak tam poszła. Chodzi o nawodnienie, pijemy więcej. Ale ja nie pijąc jestem. No, wody, przede wszystkim wody. Białko mięśniowe powyżej normy, minerały powyżej normy, tkanka tłuszczowa, norma. Można tylko pogratulować, tak trzymać, co nie znaczy, że nie trzeba się zdrowo odżywiać. Ale ja jestem. Czyli pewnego rodzaju nawyki, no, warto zmienić, tak? Genetycznie obciążony cukrzycą, oboje moi rodzice. Teraz jeszcze u pana się nic tam nie rozwijało, tylko tyle, nie, że mam, obciążenie mamy. Nie mam cukru, troszeczkę mam już za wysokie. Mm-hmm. Jadę sobie na pole i myślę sobie, a dobra, jeszcze godzina, dwie i tak wytrzymam, to tam jestem głodny, wrócę do domu, to zjem. Jako pierwszą... No to musi uważać na to, bo ma uwarunkowanie genetyczne, no, więc może to powoduje, że ma to z tyłu głowy, jako rozsądna osoba po prostu... No widać, że on jest, widać, że jest w dobrej formie. Pracę domową, to ja bym bardzo chciała wam zadać rytm, czyli regularność tych posiłków, żeby już pomalutku ta okołonarządówka nam się zaczynała czyścić. Zdrowo jest jeść co około 3 do 4 godzin. Bardzo ważne jest to, żeby ta przerwa nasza była naprawdę czysta. Czyli tam jest tylko i wyłącznie woda. Bardzo dziękuję, miło mi było was widzieć. Trzymam za was kciuki. To dziękuję bardzo. Powodzenia, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia. Teraz tylko na zakupy trzeba jechać. No, bo jedziemy przeżyjemy. Po warzywa, po owoce, a ten, a z tłustych bożków to po coś chudego najwyżej. I teraz przynajmniej jak ci pani mówiła, może będziesz bardziej mnie słuchał. Weź bluzę. Zobacz, jedziemy i las. I same drzewa. Ile możliwości? Każde drzewo to propozycja. Nie znam ciebie, nie wiem, czy będziesz... Czy... Ojej. No, czy... Nie bój się. Nie zechcesz mnie czasem w rękę pocałować. Nie. Już latka swoje robią, coraz słabiej. I to jest tak, jak... Coraz słabiej, no. No to takie życie, no. Starszy facet weźmie starszą kobietę, to już siedzą spokojnie. Tak, ale ja to mam zawsze to przekonanie, że kobiecie trzeba dogodzić. No słuchajcie, jeżeli, bo ja rozumiem, że mówimy tutaj o płaszczyźnie namiętności. To jest jedna z ważniejszych potrzeb, które trzeba realizować. I to jest piękne, z pięknym aktem, więc nie ma się go co bać, co wstydzić, trzeba brać i korzystać. Warto eksplorować. Bo kobiecie nie dochodzi. To zła jak cholera chodzi i jedzenie byle jakie. Ale to inny to zrobi. Żadnych przelotnych związków. To jest nic dobrego. I co, zakocham się i chłop mi pójdzie po pół roku czy coś i no będę cierpieć, że sama. Ja jestem zdania, że friends with benefits nie istnieje, więc jeśli chodzi o to, to jest jeden wielki bullshit, ponieważ zawsze nawet w takiej relacji któraś ze stron, bardzo prawdopodobne jest, że któraś ze stron
jednak zacznie wykazywać jakieś uczucia w stronę drugiej osoby i zazwyczaj jest tak, że ta druga osoba spierdzieli wtedy i jest po prostu dramat. Dla mnie taki układ nie istnieje po prostu. No wiadomo, w życiu się zdarzały rzeczy, zdarzają rzeczy i w ogóle. Natomiast na dłuższą metę jest to sytuacja nie do utrzymania i spowoduje więcej masakry niż to było tego warte. Chociaż nieraz warto zaszaleć, ale trzeba mieć to na uwadze, że generalnie, przynajmniej takie jest moje zdanie, że to się po prostu zazwyczaj źle kończy. Oświadczam ci się, Dara. Oświadczasz mi się, tak? W jeden dzień szybko ci to poszło. To są jakieś jaja chyba w tym momencie. Żółtym kwiatkiem. A to co to jest? Zazdrość. To jest zazdrość. Nie, no rozumiem, że to jest jakiś żart, tak? Że to nie jest na serio, chyba? Czy to jest na serio? Co się dzieje? Żółtym kwiatkiem nie przyjmuję oświadczeń. Bardzo dobrze. Trzeba się cenić, znać swoją wartość. Ale co to ma być w ogóle? Co to ma być? Musi być czerwony. To jest... Macie. Czerwony, ale kolący. No. Czerwone korale przynajmniej. To jest warszawianka. No to masz od warszawiaka. W ogrodach się można zamoczyć i wszystkie grzechy odpuszczone. A ty masz grzechy? To nie. Jeszcze grzeszysz, no? Nie. Jeszcze grzeszysz. A to nie jest grzech. Każdy ma przeszłość. Teraźniejszość i przyszłość. Wszystko jest grzechem. Łóżek z miłości to nie jest grzech. Całować to nie grzech. Z miłości to nie grzech, dokładnie. Z każdej miłości. Ty, a ponoć na miłość nigdy nie jest za późno, nie? No nie, nie. No nie. W żadnym wieku zawsze pasuje. Jak dwóch ludzi sobie się dopasują, to są zadowoleni, szczęśliwi. Naprawdę? To się dzieje? To się dzieje, tak? To się dzieje. No żeby się dogadać. Czy dobra. Czemu nie? Jeżeli tak, to nie mam, brak mi słów. Znaczy, ja nie wiem. Ty, jak się dwóch ludzi kocha, nawzajem jeden drugiemu pomaga, szanuje. No dobra, ale oni się nawet nie znają, więc jak się mają już kochać, jak się w ogóle nie znają? To minęło kilka godzin chyba. Przynajmniej z tego, co nam pokazują. To, tak to, i tak powinna to być. To jest taka miłość. Tak powinna być właśnie. Jak nie przezywają się jeszcze. O. Ja rozumiem, że to jest po prostu pewna konwencja. Chociaż kto wie, może z tego naprawdę będzie ślub jeszcze. Będę w szoku, jeżeli tak się stanie. Bo tak w tak szybkim czasie, jeżeli by to się stało. Miłość jest ważna w życiu, ale jak oboje się zgadzają, jak jeden za drugim by poszedł w ogień. Bo to taka gorąca. Jak idą, patrzą się na siebie bykiem i śpią oddzielnie i jeśli jeden drugiemu nie pomoże uszykować. Nie, no to po co w ogóle w takim związku być? No to nie. Kawę, ciasto, coś ja tam poradzę. Pokój którego pana? No może tutaj coś wybierzemy, ładnie tak wygląda. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zrobimy tak, że od razu kapustę z ziemniakami, z papryką tak. I to wszystko w jednym tym. To będzie też, bo czasu nie będziesz, żeby gotować. Dobra, to tak z warzywami jeden, tu zmieszamy, tak? Tak, dania jednogarnkowe to jest bardzo dobry pomysł. Tak, ale jeszcze kapustę do kiszenia mama by może ukisiła trochę. To poczekaj, nie, najpierw kupujemy na kolację. Zrobimy, to żeby... To ty się mnie pytasz, ja czy tylko mówię. Sama ze tak? sobą rozmawiasz? Osobą generalnie. Oświadcza swoje zamiary. Nie zarządzającą zakupami domowymi, no to jestem oczywiście ja. Takim trochę żandarmem żywieniowym. I to się tyczy dzieci, ale męża tak samo. No, jakąś coś kolację. Na wampiry? No to masz cały ten tak, czosnek. Cały warkocz. Tu od razu gotowe te buraki z chrzanem. Ale sam, no to my sami zrobimy buraki, weźmiemy. Jestem leniwa, wolę kupić gotowe. No ale gotowe. To dobrze, to tylko ugotować, no zetrzeć. Dobra, buraków możemy kupić. Tak. No. Matko, gotowanie buraków, ścieranie to jest tyle roboty. Nie. Dobra. Ty jeszcze coś na wampiry, tak ze trzy. No zaraz, daj mi kupić do tego, bo ja zapomnę później czegoś i przyjdzie do robienia, nie będę miała. Jacek przeszkadzał mi na zakupach, zawracał mi głowę, wybijał mnie z rytmu. No, myślałam, że nie kupię połowy rzeczy przez niego, bo po prostu już gubiłam się w swojej liście zakupów w głowie. Bardzo fajne. Warto robić sobie listę. Gołączki. I jeszcze właśnie. Czosnek. Dobrze, 4 główki czosnku, poproszę. Ja zrobię sos czosnkowy. Do brokułów, to jeszcze brokuły trzeba kupić. Nie, Jacek, nie przejesz tego. Daj, zrobią proszę. Państwo dobre zakupy.
Ząbki, żeby duże były. To łatwiej obierać. Duże? Ja se pójdę do apteki zaraz, przysięgam. Pomelisę, pomelisę. No, pomelisę. To do tego proszę cię, kochana żona. Jeszcze pozwól mi kupić cebulę. Trzy cebule poproszę. Trzy to na śniadanie, a do już tak ze cztery może pani da, tak, że tyle się zważyło. Po czym kupił sobie cebulę, czosnek, będzie mi chuchał, jeszcze się denerwuje, że nie chce, żeby w takich ilościach tego kupował. Wiem, że to jest zdrowe, oczywiście, jak najbardziej, no ale litości, ludzie normalnie, no. Dzień dobry. Po ile ty... malinki? Po 11, oddam za 10. To bierzemy... To wszystkie bierzemy. Weźmiemy, jak po 10, to wszystkie weźmiemy. To koperek pani ma? Koperek, tak, takie tak. Po 3. To jeszcze poproszę jeden pęczek tego do tego sosu czosnkowego będzie. I pietruszki. Tarcia to powoduje to, że on mi na przykład potrafi na jogurty wsadzić, nie wiem, jakieś kwadratowe pudełko, nie? I przedziurawić wieczko. To mnie denerwuje i to powoduje tarcia. To zaraz co jeszcze pomidorów może dobierzemy. Dzień dobry. Pomidorków byśmy chcieli. Z 6. 6 kilo, tak? Gdzie? 6 kilo, sztuk. Czy my na takich wyglądamy, co 6 kilo pomidorów? Później przydał się trochę siatek, pomógł nieść, także... To dzięki bardzo, dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Masz ode mnie tą siatkę. A ty masz tamto, ja już wolę kapustę od ciebie wziąć. Oj, przepraszam. A pan już pala ognisko. To też trzeba poopalać wszystko, nie? Zadowolona? No jak będzie efekt, to będę zadowolona. Sąsiad mówi, że ogrodzenie postawi w ciągu roku. W ciągu roku? Troczy się ze mną, ale u mnie to tak jest, bat i marchewka. A pan co robi? Okorowuje. W jakim celu? W sensie, bo to ma... Nie wiem dlaczego. Dlaczego nie wyjaśniają mi tego? No bo trzeba palić, te kora i tak zgnie, później spadnie. A, rozumiem. A, bo to jest... No tak, bo to jest nieżywe drzewo przecież. No tak. Moje związki się rozpadały przez niedopasowanie. Nie było nadawania na wspólnych falach. Ja osobiście generalnie dobrze się czuję sama, jest okej, wszystko jest fajnie, bo ja partnera życiowego nie potrzebuję. Ja już naprawdę wiele powiedziałem na ten temat. Uważam, że... Znaczy, jeżeli jest jej tak dobrze, to spoko. Natomiast wiele osób tak mówi, a potem przychodzi taki moment w życiu, no że jednak dupa, co nie? Dupa. Że jednak ktoś by się przydał, że jednak jesteśmy ludźmi i jesteśmy zwierzętami stadnymi i że potrzebujemy tej drugiej osoby, choćbyśmy zaklinali rzeczywistość jak chcemy. Natomiast każdy ma swój etap, każdy ma swoją drogę, więc jeżeli to nie jest ten moment, to na siłę się można zesrać, a nawet nie zawsze. Może jeszcze na nim przyjdzie czas, no. Po prostu. Tylko ważne jest to, żeby zatwardziałość w tym, w tej decyzji, że nie, że nie chcę nikogo, nie przegapić czegoś może po drodze. Bo można nie szukać aktywnie jakoś bardzo, tak, to nie o to chodzi, jeżeli się tego nie chce, ale żeby mieć przynajmniej otwartą głowę na to, że jest to możliwe i dawać na to szansę, jeżeli coś by się pojawiło, ktoś by się pojawił fajny po drodze, po prostu. Bo można naprawdę coś przegapić. Co to za serki są? Kozie, gdyby sąsiad tutaj został, osiadł na stałe, no to chłop do roboty zawsze się przyda. Czyli jakby zdementowała mi wszystkie moje wyobrażenia, że może coś z tego jednak. Chociaż kto wie. Ciasto mi ciężko przechodzi przez gardło, bo to jest imię mojego pierwszego męża, znaczy byłego męża. No to przekichane, to już. To co, ja tym serkiem mogę, tak? Całość trzymaj. Na zdrowie. Dzieli się jedzeniem. Takie trochę randewu jednak. Niby praca, a wiecie. Dobra. Jak ja bym moich kóz nie miała, to bym w życiu nic od kozy nie zjadła. Niech ja będą fery, to będziemy rozmawiać. Sąsiad jest bardzo enigmatyczny. Okej, dobra, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Masz, Sasinek, kawusie. Upragniona, bardzo dziękuję. A chcesz może mleczka do kawy? No koniecznie. Tak, ja ci posłodziłam troszkę. No to dobrze. To ci dam mleka. Aby to od tej dobrej krowy. Wściekłej? To jest dobre mleko. Wściekłej krowy. Moja pierwsza miłość, byłam, nie wiem, 16 lat może miałam. Jeszcze nie wiedziałam wtedy, że są dwa gatunki ludzi. No, ja miałam 15, więc podobnie. Że są i kobiety, i mężczyźni. No i jakiś chłopak ze mną latał, zaczepiał mnie. Wzięli go do wojska i się nasza miłość skończyła. No jak, Stasiu?
ta wizyta. Super. Co? Może być? Na pewno się zjawię tu jeszcze. Nie za długo. Na wiosnę? Nie! Na wiosnę! Bociany przylecą. Bociany? Wcześniej. Wcześniej. Może w tym roku. Jeszcze trzy miesiące do dyspozycji. Zajedziesz do domu, się prześpisz, wtedy będziesz wiedział. Dlaczego się prześpię? Bo to z tym problemem trzeba się przespać. A, to tak. No, od razu problemem. Trzeba to przetrawić. No, chciałem ci coś powiedzieć, ale to słodka tajemnica. Mm. Kiedyś się trochę nauczyłem grać na akordeonie. O, ja lubię. Tak. Teraz masz u mnie jednego plusa więcej. Gram, próbuję grać. Próbujesz. Grać to trzeba umieć, dobrze. Już paluszki nie te są. Już nie te. Do wszystkiego te paluszki już są nie te? Paluszki to dadzą radę, dadzą jeszcze radę. Szczególnie te lewe do basów. Lewa może być niesprawna. Ponoć do tych spraw to prawa jest potrzebna. Całe 10 lat byłam z jednym panem. To była moja wielka miłość. Był ze mną 10 lat, byłam na Śląsku, był ze mną. Przyjechał tutaj jeszcze, przywiózł mnie, pomógł wszystko mi zrobić. No ale ze Śląska daleko dojeżdżać. Do starej panny młodej. Coś tam umie. Dziś przestań się bać, a może przyjść, nie wiem się co. Więc daj mi, daj mi, daj. Nie mam nic przeciwko, gdyby Staś przyjechał. Bardzo sympatyczny Stasio był. Tutaj pomóżcie może. Pomóżcie mamie. Chłopaki, Jacek, to może ten, rozpaliło się już czy nie? Powoli, ale ja to jeszcze zaraz. No bo ten stolik, wiesz, żeby zabrać, przenieść te ławki. Już za chwilę. O, super, pomocniku. Super. Wojtek, to ty tu pilnuj, ja pójdę mamie. Dobra. Pomogę. No to ja wezmę tą jedną ławkę. A ja zaraz z tobą mogę wziąć stół. A oni wezmą stolik, drugą co ławkę. Co tu przynieść? Stolik. No ten stolik, tą ławkę, żebyśmy tam sobie mogli usiąść. To ja sam przyniosę. O, sam stolik poniesiesz. Po treningu jeszcze dasz rady? Dam. Mi to ławka wystarczy. Dobra, to musisz trzymać, póki tata... Dobra, gdzie ten stół? W którą stronę dym? Tak, żeby na nas nie leciał, nie? Stamtąd zawsze szło, ale... W którą stronę, no to tutaj, dobrze, Wojtek. Tu. Dobrze. Tam, gdzieś siądziemy, bo biednemu zawsze wiatr w oczy. Tak. Tylko nie za blisko ogniska, bo ja myślałam, że jeszcze drugą ławkę z drugiej strony, ale nie? Przynajmniej ciepło nam będzie. A to chyba słabo naoszczone. Co, Żabcia? Nie wiem, chłopacy to robili. Jeżeli chodzi o wytrwałość, to myślę, że Jacek ma słomiany zapał. I to nie chodzi tylko o dietę, tylko w ogóle o wszystko. On tam się zapala i później. A po co, a na co, a w zasadzie to, czy to ma sens? Może znowu spróbuję albo coś tam? To ja tą Stasia sobie dokończę. Stasiu, ma. No, Krysia. Zaraz będziesz miał. Koniec wakacji. Mówię, taka letnia kolacja, Jacek, nie? Taki klimacik przy ognisku. Od jutra się bierzemy za siebie. U mnie raczej jest lepiej i dlatego myślę, że to, że będziemy to robić razem, będzie działało dla nas dwóch korzystnie. Także to tak po prostu
musimy zrobić wspólnie, żeby to się udało. I wtedy liczę, że dłużej nam się uda wytrwać. Ty, mi to ona zaraz z tym kijem razem spadnie. Dałeś mi jakiś trefny kij. Ale też. To są prowizoryczne, bo nie ma... No to właśnie, a gdzie są te dobre kije, co były zawsze, co leżały? Zużyte, do piaskownicy. My ogółem obydwoje to lubimy jakieś takie jedzenie bardziej fast foodowe. I to nas gubi. Najgorzej będzie jakieś wyjście na miasto, czy coś w tym stylu, żeby tam bardziej brać jakiegoś, nie wiem, fit kurczaka zamiast jakiejś tam pieczeni, nie? To myślę, że to będzie najgorsze do pokonania. Trzeba się tego trzymać, no. To jest, wiesz. Coś mi się od życia też należy. Nie, no pewnie, że tak. Chociaż praca. Chociaż na chlebek, jak tam siedzisz, czy nie? Nie, to zaraz sama Wojtuś, no to praca, ale to też jakaś przyjemność też, żeby była. Bo balans jest we wszystkim najważniejszy. I równowaga. No to tyle, jeśli chodzi o odcinek czwarty. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mówię, jest to dla mnie takie odetchnięcie, odsapnięcie i tak dalej. Jeśli wam się podobało, jeśli miło spędziliście ze mną czas, to koniecznie zostawcie polubienie pod tym filmem, udostępnijcie, subskrybujcie kanał, wpadajcie na moje inne serie. Widzimy się w następnym filmie. Dzięki wielkie i pa, pa.